Imię? Norbert. Nazwisko? Smoliński. Urodzony? W Warszawie 27 sierpnia 1995 roku. Zawód? Muzyk. A nie bezrobotny? Można tak powiedzieć. No, sytuacja jest bardzo stresogenna i ciężka, myślę, dla wszystkich muzyków. Smolasty miał być gwiazdą na koncercie, ale koncertu nie będzie. Kiedy następny? Nie wiadomo. Jego teledyski w internecie mają miliony, ba! Pierdyliony wyświetleń! Przed wami Smolasty! Czym dla ciebie są koncerty? Dla mnie koncerty są głównym miejscem i generatorem przepływu właśnie z moimi fanami, jeśli chodzi o emocje. Lubię też sobie skoczyć do ludzi. No, magiczne chwile się po prostu dzieją. Był epizod, skoczył w publiczność, dziewczyna zostałaby kaleką. Tak przynajmniej pisała prasa. Rzuciłem na Instagrama post z napisem przepraszam, żeby po prostu przeprosić tą osobę i... A dlaczego to zrobiłeś? Chciałem publicznie wyjść z pierwszym krokiem jakby. Nie chciałem tego zamiatać pod dywan, bo byłoby to nietaktowne dosyć. I rzeczywiście potem dogadaliśmy się i opłaciłem odszkodowanie tej pani. Wydaje mi się, że tak się załatwia sprawy i to jest jak najbardziej dojrzałe i w porządku. Za cię teraz zaciąć, nie chcą siedzieć, słyszą znów. Jak się wdzieram tu bez słów. Smolasty, czyli Norbert Smoliński. Zadebiutował 4 lata temu. Ma na koncie kilka platynowych i złotych płyt. 2 lata temu był nominowany do Nagrody Fryderyka za fonograficzny debiut roku. Jego muzyczne klipy należą do najchętniej oglądanych w internecie. Trudno mi się wypowiadać na temat oryginalności czy czegoś, bo ja mało słucham tego rodzaju muzy. Natomiast wydaje mi się bardzo utalentowanym chłopakiem. Bardzo fajnie frazuje, bardzo fajnie śpiewa. Chciałem spełnić sen. Ja myślałem o tym i myślałem o tym co dzień. Jak tak, o ja chciałem zarobić 600. Ta droga, którą przebył od pierwszego do drugiego albumu, bardzo go ukształtowała i w tym momencie jest już mocno ukształtowanym artystą. W jaki rodzaj muzyki można go wrzucić? Urban pop, R&B. Tak, tak się nazywa chyba ta muzyka. Ciężko stwierdzić, no bo z jednej strony to jest takie R&B, z drugiej strony jest w tym dużo hip-hopu i jakichś takich eksperymentów. Także myślę, że to jest po prostu bardzo nowoczesny, ambitny pop. To brałem, wciągałem, myślałem 5 minut. Ciekawe melodie wymyśla, bo on nie rapuje w taki sposób... Klasyczny. Klasyczny, tak. W związku z czym on śpiewa właściwie rymując. I to frazowanie było bardzo trudne dla mnie do nauczenia się, do tego stopnia, że pierwszy raz mówię, a podejdę, wiesz, no trochę na mistrza. Zaśpiewałem, przyniosłem to do domu ze studia i mówię, nie, to ja muszę posiedzieć nad tym, zadzwoniłem do nich, mówię, jutro przyjadę, nagram już porządnie. Przyszedł, powiedział mi też, jakich innych gości ma na płycie, bardzo ciekawych, Gawlińskiego i tak dalej, więc to są jakby takie nazwiska, które znaczą dla mnie, że Smolasty jest odważny i chce łączyć style. I to jest dla mnie fajne. Powiedz, co czujesz, gdy siedzisz znów sam w pustym hotelu, gdzie świeci 5 gwiazd. I nawet jak ujrzysz ich 1000 i tak nie zakoisz tych ran. O czym jest twoja muzyka? To jest dosyć zmienne, natomiast aktualna płyta Pełnia, która wyszła niedawno, jest o odnalezieniu sensu i pełni szczęścia życiowego tak naprawdę. Stoisz w mocku pełni, byliśmy nieśmiertelni. Pierwsza płyta była takim głodem odniesienia sukcesu i też często w swoich utworach temat samotności poruszam. Pokażę ci raj. Ja chcę być w nim z tobą, nie chcę być sam. Widzę też często na koncertach, że podchodzą do mnie ludzie i łączą się ze mną w tym bólu poczucia właśnie takiego opustoszenia. Ja w takim poczuciu się wychowałem tak naprawdę, bo u mnie w rodzinie jakby nie do końca było miłośnie, że tak powiem, i nie miałem na co patrzeć i myślę, że też mocno to słychać w mojej muzyce, dzięki czemu mam troszkę z moimi fanami taką grupę wsparcia wzajemną. Właśnie chciałam cię pytać, dlaczego śpiewasz o miłości, to teraz już wyjaśniłeś w zasadzie, dlaczego ta miłość się pojawia. To jest jakby chęć, myślę, bycia kochanym i kochania tak naprawdę. Czy miłość jest najważniejsza w życiu? Jest najważniejsza. Kiedy pełnia czeka na mnie taksi, a ja dalej czuję ten stan. Radio moja nuta o dziewczynie, której dziś już prawie nie znam.
I nawet kiedy ciebie nie chcę, i nawet kiedy już nie mogę.